Witam Cię serdecznie, z tej strony Paweł Biedrzycki, strefainwestorów.pl. Dzisiaj mamy 3 sierpnia 2009 roku, no i zaczynamy wideokomentarz podsumowujący wydarzenia rynkowe w lipcu 2009 roku. Od razu przechodzimy do wykresów, zaczynamy od S&P 500 w kresce miesięcznej. I to, na co chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, to właśnie ta obniżająca się średnia 15-miesięczna. Przypominam, że wyłamanie tej średniej 15-miesięcznej będzie sygnałem, iż doszło najprawdopodobniej do zakończenia bessy i mamy nowy ryneczek byka. Jeżeli zwrócimy uwagę, ta średnia dość skutecznie powstrzymuje wzrosty, fale wzrostowe w bessie. No i jest kluczowym wsparciem w okresie hossy, więc jeżeli dojdzie do wyłamania tej średniej, no to mamy sygnał, że bessa się zakończyła. Najprawdopodobniej, no to jest nasze domniemywanie, no trudno będzie bykom pokonać ten poziom tej średniej z marszu, więc tutaj ewentualnie oczekujemy ewentualnej jednej korekty, no i po tej korekcie prawdopodobnie prawdziwego ataku na tą średnią i jej wyłamanie. W zeszłym miesiącu, w komentarzu z zeszłego miesiąca mówiliśmy o tej formacji RGR potencjalnej, bo przypominam, że komentarz miał miejsce mniej więcej tutaj, dopiero mówiliśmy, że możliwe jest uformowanie tego ramienia i jako kluczowy wyznaczyliśmy wsparcie w postaci linii szyi, no i przede wszystkim średniej 200-dniowej. Ta średnia 200-dniowa powstrzymała przecenę i w ten sposób mieliśmy na indeksie S&P taką pułapkę na niedźwiedzie. No i my mówiliśmy, że w takim wypadku, jeżeli dojdzie do realizacji tego scenariusza, sygnałem kupna będzie wyłamanie linii szyi, czyli to jest tego poziomu. No i tak naprawdę to do tego doszło. Doszło do wygenerowania sygnału kupna w okolicy prawego ramienia formacji RGR. Jeśli chodzi o indeks technologiczny, no to my mówiliśmy, że on jest zdecydowanie silniejszy od S&P 500, aczkolwiek tutaj również my zakładaliśmy, że tego wsparcia, do wyłamania tego wsparcia nie dojdzie. Jednak rynek wyłamał te wsparcie, również narysował pułapkę na niedźwiedzie, no i po prostu wystrzelił w górę. Kolejny wykres, WIG20 w kresce miesięcznej, no i tutaj chciałem tylko jeszcze, może to skopiuję, o tym zasięgu logarytmicznym, to jest skala logarytmiczna wykresu, no i tutaj warto zwrócić uwagę, że ta wielkość procentowa wzrostów, która była inicjującą falą wzrostową po zakończeniu bessy internetowej, no ona przez praktycznie 2 miesiące powstrzymywała wzrosty, po czym no właściwie dopiero w lipcu doszło do wyłamania tej średniej. Mam tu oczywiście na myśli nie średnią, tylko zasięg tej fali wzrostowej. W obecnej chwili kurs dotarł do bardzo istotnego oporu w postaci połowy tego dużego czarnego korpusa. Jest to korpus z... Teraz zobaczymy, który to jest miesiąc. To jest właśnie październik 2008 roku. I dodatkowo tutaj mamy średnią 100-miesięczna, to jest średnia 100-miesięczna, więc naszym zdaniem w obecnej chwili tutaj jest silny opór i dlatego tutaj może dojść wreszcie do jakiegoś ruchu powrotnego przynajmniej takiego ruchu powrotnego do wyłamanych czerwcowych maksimów. Aczkolwiek ten ruch już nastąpił. Jeżeli by w obecnej chwili rynek się cofnął i kontynuował wzrosty, to jest oznaka siły. Jeżeli wyłamie te minima w okolicy 2000, to jest dla kontraktu 2040 punktów, dla indeksu WIG20 jest to nieco niżej, pewnie 2030 punktów. Jeżeli one zostaną wyłamane, no to najprawdopodobniej może dojść do cofnięcia nawet w okolice średniej 50-dniowej. Indeks najszerszy WIG
No to tutaj w zeszłym miesiącu mówiliśmy, że absolutnie taka sama sytuacja jest jak w wypadku S&P 500, czyli potencjalna formacja RGR. Mówię potencjalna, no bo ten komentarz, który zamieszczaliśmy, był publikowany mniej więcej na maksimum prawego ramienia. No i doszło do cofnięcia i zwracam uwagę, tutaj bardzo pięknie to zadziałało, ponieważ rynek nie wyłamał minimów z maja, pokazał siłę, zawrócił, wyłamał prawe ramię formacji RGR, no i to był właściwie silny sygnał kupna. Długoterminowo, znowu to, co zwraca uwagę, korekta była na słabnących obrotach, a ta eksplozja wzrostów jest oczywiście na zwiększonym wolumenie, więc to jest wolumen, który potwierdza siłę byków. Także podsumowanie, w czerwcu i lipcu właściwie rynek, rysując płaską korektę wraz z tym wybiciem na nowe szczyty, podwiercił swoją siłę. No i oznacza to, że mamy do czynienia z impulsem wzrostowym, czyli ta cały ruch jest impulsem wzrostowym, a więc w obecnej chwili ewentualne spadki należy interpretować jako korektę przed kolejnym ruchem wzrostowym, czyli niezależnie jak głębokie będą to spadki, no my będziemy je interpretować jako korektę przed kolejnym ruchem w górę. Także teraz dziękuję Ci za uwagę, pozdrawiam, no i oczywiście życzę dużych zysków.